Widzicie Państwo, święci prawosławni, świadkowie Jehowy, ewangelicy, mormoni, święci prawi, święci prawosławni nigdzie nie jeżdżą, bo mówię, że cerkiew dla nich domem. Jak stoją w cerkwi, to i 10 godzin mogą tak stać i śpiewać w cerkwi. Gospodzie pomiluj, Gospodzie pomiluj, Gospodzie pomiluj, sława Otcu i Synu i Świętemu Duchu, i nynie i prisno. Proszę Państwa, cały dzień mogą śpiewać prawosławni. A tu Warszawa, tutaj LGBT, tutaj są ateiści. Ziewają, chrumczą. Te związki ateistów są nietrwałe. Czy to są męskie, damskie, damsko-męskie, czy inne. One są nietrwałe. Dlaczego? Że podobnie jak w Moskwie, bo to jest ruski pałac kultury Stalina i Lenina, w Moskwie co trzecie małżeństwo się rozchodzi. I to nie ma, proszę Państwa, wyjątku. Co trzecie małżeństwo się rozchodzi i koniec. To takie nerwowe, psychiatryczne, psychochondryczne takie lochy, a to chude, a to tłuste, bo wiecie Państwo, locha wcale nie musi być bardzo gruba. Dzisiaj Państwo widzieliście pod stadionem w dziesięciolecie, jak aresztowano taką lochę wielką, ale jak wrzeszczała ta locha, jak krzyczała ta locha, proszę Państwa, no nie miała wyjścia, musiała się poddać, podporządkować. Taka jest Warszawa, proszę Państwa. Warszawa centralna, Warszawa Śródmieście, rotunda. Przyjdzie zaraz nastraszyć Was tutaj wszystkich burgunda. No, także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem, gdzie? W Warszawie. Także prawosławni tu nie przyjeżdżają do Polski, a tutaj nie masz ani jednego prawosławnego, ani mormona, ani świadka Jehowy, świętych ludzi, takich, co czytają Pismo Święte. Nie, bo Biblia pod cokołem, na trawie, na murawie, na krzaku, na śmietniku jest zlekceważona. Tu nie Ameryka, tylko w Ameryce, proszę Państwa, czytają Biblię, a tu Warszawa.